есть КП 10. Докладе себя до приедем первый. Двигатель первый, цепелек, это у нас есть на обычный нажим. Пошел контакт подъема. 10 секунд. Полет нормальный. Cześć, dzisiejszy filmik to będzie takie krótkie podsumowanie startu rakiety Proton M, który odbył się w środę 9 października. No, przepraszam, że film jest dopiero teraz, ale obowiązki nie pozwalały mi zrobić go wcześniej. No, też postaram się mniej czytać z kartki i więcej mówić od siebie. No więc tak, rakieta to była Proton M z dodatkowym stopniem Breeze M. I celem misji było wyniesienie dwóch satelitów. Jeden to był telekomunikacyjny Eutelsat 5 West B i do tego pierwszy komercyjny satelita serwisowy MFV-1. MFV oznacza tutaj Mission Extension Vehicle, czyli statek przedłużenia misji. No i ten właśnie MFV-1 ma za zadanie połączyć się z innym satelitą telekomunikacyjnym Intelsat 901 nad orbitą geostacjonarną i potem powrócić, bo satelita ten Intelsat 901 ma już mało paliwa i temu jakby operatorzy stwierdzili, że użyją takiego serwisowego satelity, który będzie wykonywał ruchy i zmiany orbity za Intelsata. Więc dobra, teraz zostawię Was z już tutaj filmikiem ze startu i rosyjską muzyczką. Cześć! Tylko nam światło i nocy wystawia i garia. Для нас одни красоты. Лишь потому, что я люблю и так хотя я молю, что ты с тебя не могла бы прожить. Верь, что я люблю тебя и вижу я твои глаза, читаю в них, что любишь ты меня. Что не всегда любовь отравлена. Говорят, дыляет мучает она. Только нам об этом думать не надо. Лишь потому, что я люблю и так отчаянно люблю, что без тебя я не могу прожить. Верь, что я люблю тебя, и вижу я твои глаза, читаю в них, что любишь ты меня.